z Ewangelii według świętego Jana. Wtedy Jezus powiedział do niej: Mario. Przepiękna scena, która powinna nam przypomnieć ogród rajski. To przecież tam Adam i Ewa spotkali się, stanęli naprzeciwko siebie i od tej historii rozpoczęła się droga ludzkości, droga rozpoczęta przez dobrego Boga, który stworzył ten ogród i tą pierwszą parę po to, by ta historia ludzkości była historią umiłowanych przez Boga. I oto nowy Adam, Jezus Chrystus, w nowym raju, którym jest ogród Jego zmartwychwstania, ogród Jego ukrzyżowania i Jego powstania z martwych, stoi naprzeciwko kobiety, w której odnaleźć można obraz całej ludzkości. I stoi naprzeciwko niej z wielką miłością i mówi do niej po imieniu, bo ją dobrze zna i ma dla niej tylko czułość. I oto tworzy się zupełnie nowy raj. Raj, w którym odnajdujemy Jezusa Chrystusa, Boga prawdziwego, zmartwychwstałego, jako oblubieńca każdej ludzkiej duszy, jako małżonka każdej ludzkiej duszy. Niech ten obraz nam uświadomi, jaką mamy godność przed Bogiem i jak Bóg nasze dusze kocha. Do zobaczenia jutro.